Błękitna wstęga jeziorka to przede wszystkim kawał pięknej żeglarskiej historii zmagań na wodach najdłuższego jeziora w Polsce. To znajomości i przyjaźnie na całe życie. To 3, a nawet 4 pokolenia żeglarzy biorących udział w tym wydarzeniu. To zarówno sport, jak i rekreacja. To cudowny festiwal Biały Żagli na jezioraku. Błękitna wstęga to wizytówka naszego miasta. Wydarzenie, na które przyjeżdżają żeglarze z całej Polski. Niesamowita promocja i ławy, jak i regionu. Błękitna wstęga to też rozwój gospodarczy oraz wsparcie przemysłu jachtowego i branży turystycznej oraz żeglarskiej. Uczestnicy regat to w bardzo dużej części przedstawiciele biznesu żeglarskiego, którzy podczas takich imprez poznają się, wymieniają się doświadczeniami i często rozpoczynają swoją współpracę. Regata Błękitna Wstęga Jezioraka to kultowa impreza rozgrywana od 50 lat na wodach jeziora Gliławie. Na starcie jubiluszowej ubiegłorocznej edycji zameldowały się 123 jachty w 8 kategoriach klasowych, od pięknych, nowoczesnych jachtów regatowych po stare oldtimery nadające styl i charakter tego wydarzenia. Głównym celem regatu Błękitną Wstęgę Jezioraka jest sportowa rywalizacja na wodę, dobra zabawa i integracja środowiska żeglarskiego i turystycznego nad brzegiem najdłuższego jeziora w Polsce, Jeziorak. Regaty zostały zapoczątkowane przez klub żeglarski PTTK Wodniak z Iławy, a od ponad 40 lat portem regat jest przystań pod Omegą w Iławie. Obecnie organizacja regat Błękitnej Wstęgi Jezioraka to współpraca samorządu miasta Iławy z przedsiębiorstwami. Już dziś zapraszam na kolejną Błękitną Wstęgę Jezioraka, która odbędzie się we wrześniu tego roku, po raz 51.